Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochane dzieci. Dzisiaj troszeczkę jesteśmy spóźnieni. Muszę się przyznać Wam, że po prostu siedzę przy bardzo ważnej takiej sprawie mojej i zapomniałem, że dzisiaj o 19:15 czekacie z różańcami w ręku i dlatego spotykamy się te kilka minut później. Ale żeby już nie przedłużać, nie przeciągać, rozpocznijmy naszą modlitwę znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się w tym naszym wieczornym pacierzu. Dzisiaj rozważmy tajemnicę przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor. Pan Jezus przyszedł do nas jako człowiek, ale pozostaje Bogiem. Bogiem, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak piękny i jak wspaniały jest Pan Bóg, choć apostołowie widzieli przez chwileczkę Jego postać Boga i wtedy oni powiedzieli, że Jego ubranie stało się tak lśniąco białe, tak jasne, że tu na ziemi nikt z ludzi nie potrafi nawet tak bardzo uczynić białego koloru, jak tam właśnie to Jego ubranie. Dlatego rozważmy taką tajemnicę Boga, który przemienia się na górze, wysoko na górze, tam wobec apostołów, a apostołowie słyszą z nieba głos: to jest mój Syn umiłowany. I Pan Jezus każdemu z nas chce powiedzieć: Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu nasz, który przyszedłeś w rodzinie Józefa i Maryi, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami, że przez rodzinę pokazujesz nam, jak my również mamy w rodzinach naszych żyć. Mówimy wspólnie: wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Maryjo, prosimy Cię o to, abyś nas w tej nocy przytuliła, abyś miała nas w swojej opiece. Całą naszą rodzinę, naszych rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków, wszystkich, których kochamy i o których Ty, Mamo, wiesz najlepiej, że potrzebują naszej modlitwy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. I za naszych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Coś dzisiaj, drogie dzieci, nie mamy szczęścia, bo w internet dość tam nam tutaj płata figle i plustka dzisiaj też nie ma razem z nami. Dlatego przyjmijcie, wy, którzy jesteście, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i idźcie już spokojnie spać. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę wam dobrej i spokojnej nocy. Niech wam się właśnie taki piękny domek przyśni. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro. Mam nadzieję punktualnie o 19:15. Dobranoc.